Obydwie spodziewacie się trzeciego dziecka? Ja? Tak, spodziewam się. Jezus, się przestraszyłem, że jakieś fałszywe informacje. Ale żeby dziewczyny tak synchronicznie? Specjalnie, to jest wszystko ustawione. Tak myślałam. Nie, tak wyszło. To, co mi się jako facetowi najbardziej podoba w tym, o czym mówicie i w tym, jak przedstawiacie macierzyństwo, wasze życie, to jest takie odrzucenie, teraz będę mądrze mówił, uwaga, bo sam się mogę zadziwić, odrzucenie takiego dzisiejszego dyktatu, w którym głównym paradygmatem bycia kobietą we współczesności jest bycie kobietą spełnioną przede wszystkim zawodowo. Kariera, pieniądze, stanowiska, przybijanie szklanego sufitu, udowadnianie facetom, że kobieta też potrafi, a wy mówicie, a my tak nie chcemy, my chcemy inaczej, po swojemu. Co nie znaczy, że kobieta nie potrafi. Tak, ale musi chcieć, a nie być przymuszona do tego przez jakąś konwencję. To jest ciekawe dla mnie, dlatego że dla mnie bardzo trzeba by zdefiniować to, czym jest kariera, bo często wcale nie chodzi nam kobietom może o karierę, tylko po prostu o pracę zawodową. Ja osobiście jako mama czuję się też bardzo spełniona jako karierowiczka, bo robię wartościowe rzeczy. Jestem założycielką startupu technologicznego, więc mogłabym mówić, że to jest to moje jestestwo, ale nie jest to, jakby istota, moja tożsamość nie jest w tym, tylko mimo wszystko jest w byciu mamą, bo to wydaje mi się mi osobiście bardziej wartościowe. Ale to nie znaczy, że nie mogę robić też innych rzeczy i myślę, że to jest taka największa wolność właśnie. W dobrych czasach żyjemy. Mhm. Która z pań w rodzinie przy w obecności męża założyła sobie takie zadanie? 35 5 do 35. Tak, jest to hasło mojego męża, który... Tak. Który realizowane konsekwencje. Że chciał mieć piątkę dzieci do 30. A co ty na to? A ja mówię, o ludzie złoci. Poczekajmy jeszcze chwileczkę, ja muszę się zastanowić nad tym pomysłem, czy on jest rzeczywiście właściwy. Ja jestem otwarta, dlatego że dzieci są fajne, dzieci są superowe, więc jeżeli coś nam wychodzi, my sprawdzamy, czy nam wychodzi, mówię, wow, wyszło nam, ale fajne. Fajne no dzieci robimy. Już mamy jakość, to teraz robimy ilość. Tak, tak. Więc ja nie jestem zamknięta na ten pomysł, ale wiadomo, że życie pisze własny scenariusz i jak mawia mądre przysłowie, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Powiedziałyście, że czekałyście z rozpoczęciem intymnego życia do dnia ślubu. To była rzecz podyktowana wiarą, jakimiś przekonaniami, czy to jest dla was wartość? I z jakiego powodu? Co w tym widzicie? To znaczy rzeczywiście wiarą i przekonaniami, ale ja tutaj bardzo byłabym ostrożna z tym słowem, dlatego że ono nam się kojarzy z religijnością, a to nie było na pewno coś, co mnie motywowało, bo ktoś tak powiedział albo jakieś zasady religijne tak nakazują. Absolutnie. Raczej to była chęć, ja po prostu czytam Biblię, więc chciałam po prostu być posłuszna Bogu, mojemu Stwórcy. I tak, to była ta wartość, którą ja przyjęłam dla siebie. Natomiast jeszcze mówiłaś o właśnie wartości jako w ogóle wartości. Myślę, że to jest po prostu super, że to jest super mieć tego jednego męża i z nim jakby tą całą ścieżkę eksplorować przez całe życie. I dzień ślubu jest fajnym początkiem, żeby to zacząć, więc tak było u mnie. Jest też później to, że patrzysz na coś później z perspektywy czasu. Więc też czytałem ze swoich doświadczeń, mamy te doświadczenia takie i takie, przyniosło to dobre owoce, więc mówimy, my zrobiliśmy tak i dzielimy się, jakbyście chcieli. I to było fajne. Właśnie a propos dzielenia się, to jakie są reakcje innych mam, innych dziewczyn, kobiet, na to, co wy opowiadacie na swojej często intymnej kanapie. Co wydaje się też takie w wielu momentach, przepraszam, że użyję tego słowa, nie dzisiejsze, no bo promujecie rzeczy, które są trudne. Tak, są trudne. Niektórzy zaszufladkują od razu jako staroświeckie. Stare dewotki. Bardzo w życiu tego was nie No nie stare na Ale no właśnie, ani stare, ani nie dewotki, więc nie bierzemy bardzo do siebie. Mamy dużo komentarzy. Niektóre komentarze, i to jest przeważająca większość, jest taka, że wow, dzięki, że o tym mówicie, bardzo mi pomogłyście. Nikt mi tego nie mówił, ale dzięki, że powiedziałyście, to naprawdę jest wartościowe. Ale jest też druga strona, która mówi, ale jesteście głupie. Tak, aczkolwiek ja osobiście chyba musiałam być nastawiona źle do internetu i spodziewać się hejtu, w sensie, że wydawało mi się, że tam jest tylko hejt. Jestem absolutnie oczarowana tym, jak wiele jest komentarzy,
zupełnie się z wami nie zgadzam, ale szanuję. I mam takie... Bo dyskusja. No i jeszcze super, lepiej, tak, tak. To jest naprawdę ekstra, właśnie otwierające, że ja tak, ty tak, teraz ja biorę coś od ciebie, bo mi się to spodobało, ty ode mnie, jest taka znowu wolność. Wymiana pozycji. Co będzie dalej i o czym jeszcze będziecie opowiadać? To znaczy, my mamy całą listę, bo my generalnie wydawało nam się, że w pewnym momencie te tematy się wyczerpią, a okazuje się, że ta lista cały czas pęcznieje, bo no, nasze odbiorczynie mamy lamy i nie tylko mamy, czasem też tylko lamy, piszą do nas po prostu cały czas i podsyłają nowe rzeczy, więc ja szczerze powiedziawszy nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. Ja też nie wiem, my nie zrobiliśmy kanału z jakby... Z intencją jakąś. Z planem, biznesplanem jakoś. Na 10 lat. Na 10 lat. Więc my jesteśmy sobą, rozmawiamy o różnych rzeczach, ludzie mówią nam, mamy jakiś kosek i jedziemy. Jedziemy, no. Tak, tak. Więc nie umiemy. Już się bałem, że powiecie, jedziemy z koksem i cały wizerunek by runął. Pieczołowicie pielęgnowany. Ostatnia rzecz, dlaczego lamy? Lamy plują? Co jeszcze robią lamy? Nie. Chyba było założenie takie, że my nie chcemy nikogo nauczać albo pouczać. Albo robić wizerunku bycia w idealną, absolutnie. Więc my się przyznajemy do tego, że my robimy coś nam wychodzi, coś nam nie wychodzi, ale jesteśmy bardzo szczere z tym, że my nie jesteśmy idealne, więc weźcie co chcecie, ale to... Czasami tak grzeszycie jest. Też, tak? Bardzo ja bym powiedziała. Pomyślałeś, że lama to taki mędrzec? W pewnym sensie tak. Tylko z plującym zwierzęciem. Fajnie, że dziewczyny dzielą się swoją mądrością. Dalaj lamy. Nasze dalaj lamy były dzisiaj na naszej kanapie. To była przyjemność was spotkać bardzo. Życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki za zdrowie. Dzięki. I pozdrawiamy wszystkie dzieci. Dziękujemy.